Cześć, Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania misji Porachunki w stoczni. Pierwsze wyzwanie zleci nam zdobyć 3 eliminacje w przyjemnym parku lub w paskudnej przystani. To bardzo proste. Obie te miejscówki są często odwiedzane, a z powodu tego wyzwania będzie nam jeszcze więcej osób do wyeliminowania. To już zależy od waszych umiejętności. Następne wyzwanie rozkazuje nam otworzyć 7 skrzynek w paskudnej przystani lub w słonych strzechach. Z tych dwóch miejscówek ja wybieram słone. Często tam latam i łatwo jest tam o skrzynki. Klasycznie są one pod dachami domków. Jeden domek ma nawet piwnicę z ukrytą skrzynką. Pamiętajcie, że skrzynki pojawiają się teraz za każdym razem w ustalonych miejscach. W poprzednich sezonach skrzynki raz się pojawiały, a raz nie. Teraz każda lokacja jest pewna. Już trzecie wyzwanie zleca nam zadać w sumie 250 punktów obrażeń ze snajperek. Snajperki wypadają w klasach od szarej do złotej. Bardzo łatwo jest je znaleźć. Jeszcze łatwiej będzie wam znaleźć przeciwników w trybie naparzanki. Naparzanka jest idealna do tego typu wyzwań. Łatwo jest tam znaleźć potrzebną broń i często są tam równie łatwe cele do zestrzelenia. Kolejne wyzwanie polega na przeskoczeniu przez 3 różne płonące okręgi, używając motorówki. Mogliście zauważyć już na placu zabaw, że w różnych miejscach na mapie pojawiły się takie oto okręgi. Dzisiaj pojawią się też one w zwykłych trybach. Pamiętajcie, że wyzwania tego typu nie zaliczają się na placu zabaw. Za zadanie mamy w motorówce przeskoczyć przez 3 różne okręgi. Oto jedna z lokacji, gdzie jest taki płonący okręg. Najpierw musicie wejść do jakiejś motorówki, na przykład tej. Teraz w tym miejscu gaz do dechy i wyskoczycie rampą przez okrąg. Drugi okrąg jest niedaleko, wzdłuż tej samej gałęzi rzeki nad małą wysepką. Trzeci okrąg znajdziecie tuż przed wodospadem w dokładnie tym miejscu. Przy użyciu turbo przelecicie przez ten okrąg. Najbliższa motorówka jest tutaj. To już 3 okręgi, ale na mapie jest ich więcej. Jeszcze jeden okrąg przed wodospadem jest tutaj, po drugiej stronie. Piąty okrąg jest dokładnie w tym miejscu. Środkowe wyjście tamy prowadzi prosto do okręgu. Kolejną wyskocznię znajdziecie na wschód od zalewu zastoju. Tutaj jest kolejna rampa. Na terenie bagna możecie wyskoczyć tutaj. Oraz tutaj. Jeszcze jedna wyskocznia jest tutaj. Fajne jest to, że tutaj od razu czeka na nas łódź. Jeśli się nie mylę, to wyzwanie można wykonać, będąc pasażerem. Więc jeśli ktoś wyląduje na tej łodzi przed wami, to postarajcie się wejść na miejsce pasażera. Pamiętajcie, że aby wykonać ten okrąg, musicie poczekać na turbo. Następne wyzwanie będzie trudne. Wymaga ono od nas zadania dowolnej ilości obrażeń przeciwnikom, używając wybuchających dystrybutorów paliwa. Dla tych, co nie wiedzą, to dystrybutory paliwa na stacjach benzynowych wybuchają chwilę po zestrzeleniu. Tak samo mniejsze pojemniki z łatwopalną zawartością. Ja widzę na to 3 sposoby. Albo musicie mieć ogromnego farta, albo możecie na jakiejś stacji porozrzucać celny lód. Gdy ktoś do niego się zbliży, strzelcie kilka razy w dystrybutory, aby się zapaliły i wybuchły. Trzeci sposób to boty. Boty są łatwe i zazwyczaj nas gonią, więc możecie takiego bota zagonić do najbliższej stacji benzynowej. Gdy się do niej zbliży, zapalcie całą stację. To wyzwanie będzie ciężkie i wymaga szczęścia. Oto wszystkie lokacje stacji benzynowych. Najwięcej osób będzie zdecydowanie na słonych strzechach. Pamiętajcie, że dystrybutory można odpalić też zbierakiem. Powodzenia! Kolejne wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 3 różnych miejsc. Przystań łodzi jest w dokładnie tym miejscu na mapie. Koralowa zatoka jest za to tutaj. Sadzawkę z płaszczkami znajdziecie tutaj. Już 7 wyzwanie zleca nam zadać w sumie 1000 punktów obrażeń z broni wybuchowej. Jak zawsze polecam naparzankę. Do wyboru macie RPG, granaty i rakiety motorówki. Następne zadanie, zadaj obrażenia przeciwnikom z góry, też możecie z łatwością wykonać na naparzance. Jeśli w szlefie nie będzie jakiegoś wysokiego budynku albo górki, to najzwyczajniej zbierzcie matce i się zbudujcie do góry. Stąd strzelajcie do przeciwników, aż zadacie w sumie 250 punktów obrażeń. Dziewiąte wyzwanie rozkazuje nam wylądować w piszczącej puszczy, zalewie zastoju i przyjemnym parku. Chyba nie muszę tego wyjaśniać. Dodam tylko, że jako wylądowanie zalicza się też wylądowanie po użyciu ponownego otwierania lotni w naparzance. Dziesiąte wyzwanie zleca nam zdobyć 2 eliminacje z broni wybuchowej. Chyba wiecie, co powiem. Naparzanka.
Po wykonaniu tych 10 wyzwań odblokujecie taki oto ekran wczytywania. Po odblokowaniu go będziecie mogli zebrać literkę T, która skrywa się tutaj. Na wyspie w grze chodzi o dokładnie tą lokację. Jest to platforma między dwoma dźwigami. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.